Witam wszystkich w związku z problemami, jakie od jakiegoś czasu pojawiają się na naszym forum w kwestii wstawiania playera YouTube, gdzie umieszczamy nasze filmy. Postanowiłem oprócz graficznej wersji nagrać taki filmik poglądowy i przedstawić Wam, jak to w szybki sposób można zrobić. Oprę się tutaj na przykładzie postu naszego kolegi Bogdana 30oscarsierra002, który miał z tym problemy. Jak widzimy, wkleił sam link do tego filmu. A więc wyedytujemy sobie tutaj ten post. Za chwileczkę wejdziemy w jego edycję. Tak, tutaj mamy link do filmu, który Bogdan chciałby zamieścić na naszym forum, ale jako player, nie jako link. Więc kopiujemy sobie, jeżeli ktoś już miał problem z tym, to kopiujemy z tego miejsca taki link. Otwieramy w nowym oknie i pojawia nam się już gotowy film, który za chwilę nam tutaj zacznie pracować. Nie będziemy go już tutaj wsłuchiwać. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to kliknąć pod filmem na przycisk udostępnij, który daje nam następne przyciski. Następnie klikamy na umieść i wtedy wyświetla nam się tutaj już bezpośredni link do playera filmu, na niebiesko podświetlony. Wystarczy, że go skopiujemy, przechodzimy do edycji naszego postu. Tutaj usuniemy już to, co Bogdan wstawił, czyli link do filmu. Wklejamy nasz player, czyli to, co z poprzedniej strony z YouTube żeśmy skopiowali. Pamiętamy, żeby wyłączyć HTML, bo tutaj jest wyłącz, czyli zaznaczone, a my włączamy, te dwa ptaszki odznaczamy i w zasadzie to wszystko jest potrzebne, żeby link był prawidłowo wklejony. Należy pamiętać o tym, aby ten link, który wkleiliśmy, nie był bezpośrednio wklejony pod tekstem. Powinna być linijka spacji. Jakieś problemy z tym wychodzą, nie wiem dlaczego, ale doszedłem do tego, że tak jest dobrze jak teraz, czyli musi być spacja. Cóż, mamy wklejony link do playera, ptaszki mamy odznaczone, robimy wyślij, powinien nam się pokazać gotowy film zaraz tutaj, tak. No i mamy gotowy film, już wklejony, gotowy do oglądania bezpośrednio z okna forum, nie trzeba przechodzić do playera. Sprawdzimy, czy to chodzi. Jak widać, film jest, za chwilę będzie fonia najprawdopodobniej. Jest. No, tyle ode mnie. Myślę, że w tych kilku słowach tutaj postarałem się dosyć rzeczowo to opisać i pokazać, jak to się dokładnie robi. Ja dziękuję za uwagę. Myślę, że wszystkim, którzy mieli z tym problemy, w jakiś sposób pomogłem.